Dzień dobry, nazywam się Patryk Łopatko. Ten odcinek zaczynam już chyba siódmy raz dzisiaj. Nieistotne. Chciałem opowiedzieć o czytaniu książek, a mianowicie jak to u mnie wygląda, jak się zaczęło, co czytam, jak kupuję książki i w ogóle to, co mi przyjdzie do głowy, jak zawsze. Czy z czytaniem książek spotykamy się już w szkole podstawowej, potem gimnazjum, liceum, wiadomo. Ale bardziej chodzi mi o czytanie takie po prostu, czytanie dla siebie, nie czytanie lektur, żeby zaliczyć to w szkole, tylko czytanie książek, które nam się autentycznie podobają i które mogą się nam spodobać. U mnie zaczęło się tak, powiedzmy na poważnie, że tak powiem, jakieś 2 lata temu w wakacje, kiedy nie miałem dostępu do komputera, co ogólnie uważam, tak ogólna taka dygresja, uważam siebie, że bez komputera czasem się nudzę, ale przeważnie znajduję sobie zajęcia, a jak siedzę przy tym tutaj, scrolluję tego Facebooka, czy tam jakieś inne strony, czy na YouTube coś oglądam i potem po kilku godzinach siedzenia tak stwierdzam, że bez sensu, co ja w ogóle robię i żałuję tego czasu, nieważne. I wtedy właśnie, w te 2 lata temu w wakacjach, jak nie miałem komputera, czytałem książki, to co miałem w domu. Dużo raz na spacerze z dziewczyną zaczęło się, przypomniało mi się, od czego zaczęło się moje czytanie książek. Poszedłem z dziewczyną do biblioteki, ponieważ chciała coś wypożyczyć, a że ta biblioteka była u mnie na osiedlu, ja miałem do niej kartę, no to poszedłem z nią. Nawet jakbym nie miał karty, to poszedłbym z nią. Nieistotna. I tam był stół i na tym stole było wyłożone kilka książek, takich bardzo różnych. Bo wiadomo, jak to jest biblioteka, książki są posegregowane według gatunków. No i znalazłem jedną książkę i od tamtego czasu wybieram książki, gdy jestem w sklepie czy w bibliotece, teraz rzadziej, wybieram je w taki określony sposób, że chwytam okładkę, jeśli mi się spodoba, czytam sobie z tyłu, co jest. I jeśli to, co jest z tyłu napisane, opis książki, spodoba mi się i zainteresuje, kupuję ją albo ją wypożyczam. I zaczęło się od pewnej książki, której tytułu nie pamiętam, ale pamiętam, w jak charakterystyczny sposób została ona napisana. Książka była taki jakby... Kurczę, była o takim... Dziewczyna bodajże, czy chłopak, który poszedł do biblioteki, wypożyczył książkę, czytał ją, ale nagle ta książka została przerwana i w tym miejscu był inny fragment. W ogóle innej książki. O jakiejś dziewczynie, o pisarzu, potem dalej się to rozwijało. Naprawdę nie pamiętam tytułu, ale chodzi o ten sposób, w jaki to było napisane, bo jeszcze nigdy z czymś takim się nie spotkałem. I chodziło o to, że była jedna historia, która była przeplatana inną historią, a mianowicie było tak, był chłopak, była dziewczyna i był pisarz. Ten chłopak spotykał tą dziewczynę w bibliotece i chodził do tej biblioteki po kolejne książki, ale za każdym razem, jak wypuszczał książkę, coś nie było nie tak, urywała mu się jakoś w połowie czy cokolwiek, czy coś tam, i wszedł po inną, szukał innej, która mogła być kontynuacją tamtej, bo tamta historia była taka ciekawa. I ja sam miałem tak na początku, gdy zacząłem czytać tą książkę, że usiadłem do niej, pierwsze 2 strony tak średnio, a potem zacząłem się wkręcać, bardzo ciekawa historia się w ogóle pojawiła i nie ma tego. W ogóle, tak jak mówię, inne wątki. Chodziło o to, że ta książka była przeplatana wątkami, które działy się w tej książce. Dopiero później się o tym orientujemy, zdajemy sobie z tego sprawę. Ten pisarz pisał o tej dziewczynie, z którą chciał się spotykać ten chłopak. To oczywiście jest inaczej przedstawione. To czytałem 2 lata temu, tak jak powiedziałem, i pamiętam, tak pamiętam, jak opowiedziałem przed chwilą, i nie chcę też mówić o tej książce, bo tu nie o to chodzi. Chciałem tylko powiedzieć, jak bardzo ciekawą książkę znalazłem i od czego się zaczęło. No i potem przeczytałem to, poszedłem do biblioteki i tak jak mówię, tym moim sposobem, że oglądam sobie z tyłu, co jest napisane, czytam, spodoba mi się, biorę, nie podoba mi się, szukam dalej. I książki, jest to bardzo ciekawy sposób, uważam, na spędzanie wolnego czasu. Szczególnie kiedy ten wolny czas na przykład marnujemy przed komputerem. Naprawdę polecam chociażby chwycić coś z półki. Może macie jakąś książkę, którą dostaliście od kogoś, jakąś przygodową. Ja bardzo lubię czytać thrillery. Lubię oglądać thrillery, lubię zagadki kryminalne. Pokażę wam za chwilę coś ciekawego, co dostałem. No i polecam czytać książki, bo po tym czasie spędzonym z książką będziecie z siebie o wiele bardziej dumni niż po tym czasie spędzonym z komputerem. Gwarantuję wam to. Teraz ogólnie nie o książkach, zmiana tematu. Mówię coś, nagrywam coś, potem po jakimś czasie stwierdzam, że trochę popływałem w tym temacie i zastanawiam się, jak to będzie z montażem. A potem te odcinki wychodzą tak, jakie wychodzą.
Ale może właśnie o to chodzi, żeby one były inne i oryginalne, tak jak ja. Tak jak ja. Dobra, nieistotne. I za dużo powtarzam nieistotne na filmach, albo po prostu, albo jakieś inne, cały czas w kółko jakieś jedne słowa. Kurde, no. Nieważne. A teraz pokażę wam coś. Coś, co może was zdziwić i pomyślicie, o kurde, to chyba niewygodnie, musi się czytać. Jak widzicie, coś tu się pojawiło. Może tego nie widać dokładnie tutaj, jak stało, ale pokażę wam, tak? Może tak, o. Myślę, że teraz będzie widać. Chodzi Sherlock Holmes, a dokładniej wszystkie jego opowiadania. Księga wszystkich dokonań Sherlocka Holmesa. Bardzo lubię Sherlocka Holmesa. Bardzo go polubiłem. Jest naprawdę świetny. Jeśli lubicie serial Sherlocka albo lubicie zagadki kryminalne, chociaż to nie do końca jest taki O, jest to kryminał, nie ma tutaj po prostu tak jak w filmach, powiedzmy. Kur, jest to bardzo specyficzne i naprawdę bardzo, jeżeli ktoś lubi czytać kryminały, lubi serial Sherlocka, też oglądam na bieżąco. Polecam książki, polecam, naprawdę są świetne. A i teraz chciałem powiedzieć o tym. Kurczę, książka A4, 1130 stron około, gruba, jak Biblia, jak jakiś tom encyklopedii wygląda. I może wydawać się, że czytać się to może bardzo niewygodnie. Ja jak to dostałem od dziewczyny, sam sobie to wybrałem w sumie będąc w sklepie. Byłem zajarany serialem i zobaczyliśmy, akurat był taki okres, że byliśmy w galeriach wybierać sobie prezenty na święta i zobaczyłem to na półce i mówię, kurczę, ja to chcę, kochanie, chcę to dostać, bo Sherlocka chcę przeczytać. I jestem w trakcie czytania, wczoraj czytałem, jestem na 200 z 200 stronie około. Mam to już rok, więc czytam trochę powoli, ale też nie jest tak, że czytałem tylko to. Czytałem na przykład opowiadanie z tego, czytałem inną książkę i tak się zmieniało, wiadomo. Żeby się nie zanudzić tym Sherlockiem, chociaż ostatnio łykam to opowiadanie jedno za drugim i jest świetnie. Bardzo wygodnie się to czyta. Kurde, w ogóle nieważne, o czym ja tu będę opowiadał, nie? Będę sobie opowiadał o tym, co chcę opowiedzieć. Mam to w dupie. Kurde, książka jest napisana w taki sposób, że mamy całą stronę A4 wypełnioną drobnym. No, nie jest to drobny druk, ale nie są też te duże litery, ale dzięki temu nie jest ona grubsza, bo mogłaby pewnie być grubsza, wiadomo. I rozdziały są bardzo krótkie, więc jeżeli chcecie skończyć. Ja lubię, nie lubię kończyć czytania książek w trakcie rozdziału, bo wtedy gubię cały wątek. Wolę. Chyba, że zasypiam. Już mi się oczy kleją. No to wtedy budzę się po pół godzinie z tą książką na brzuchu i wiadomo. Ale. Dzięki temu, że te strony są takie duże, te rozdziały zajmują dwie strony, czasem pięć. Opowiadania tak samo, osiem, siedem, różnie, bardzo różnie, zależy jak jest długie. I bardzo przyjemnie się to czyta, bo wydaje ci się, że czytałeś to 20 minut, a nie wiem ile czytałem, bo nie mierzę czasu, ale bardzo sprawnie to idzie wszystko. I ogólnie, jeżeli jesteście, balibyście się kiedyś, że taka książka, jak jakakolwiek inna książka, nie wiem, wszystkie wydania Wiedźmina na przykład, nie wiem, czy coś takiego powstanie, czy jest, czy nie ma, w jednej takiej grubej książce, i balibyście, że się będzie się to niewygodnie czytać, to naprawdę nie musicie się czego, nie ma się czego bać, bo nie będziecie tego czytać na siedząco. Tak, jakby się wydawało. Ja myślałem, że na początku będę musiał to czytać. Tak, siedzicie po prostu przy tym, ale okazuje się, że jak się położy to na brzuchu czy coś, to się nawet czyta jeszcze wygodniej niż jakieś normalne książki czasami. Zależy jaką macie pozycję i jaki macie nastrój akurat na czytanie. I Sherlock w książce jest inną postacią niż Sherlock w serialu. Więc jeśli chcesz poznać Sherlocka dokładniej, chcesz wiedzieć co u niego, to naprawdę przeczytaj książkę. Chociaż jedno opowiadanie, żebyś wiedział, jaki on jest w książce, bo jest zupełnie inny niż w serialu. Oczywiście w serialu nie mają tyle czasu, żeby go tak przedstawić. Ale serial jest też w nowszym. Nowsze lata są w tym serialu, bo mamy czasy współczesne. Tutaj jest rok 1880. Różnie, bo to jest na przestrzeni kilku lat, że wszystkie te opowiadania tutaj dzieją. Więc ja bardzo polecam Sherlocka Holmesa. Polecam czytanie książek. Jest to bardzo, naprawdę bardzo dobry sposób na spędzanie wolnego czasu. I nie musicie czytać kurczę, jakichś naukowych książek. To nie ma sensu. Znaczy, czytaj, jak chcecie czytać książki, to czytajcie dla siebie i czytajcie to, co wam się spodoba, to, co wy lubicie. Pokażę wam jeszcze, co tam mam, bo czemu by nie?
Dobra, nie będę wyciągał wszystkich tych książek, bo są już przeczytane, leżą z tyłu na półce, nie chce mi się, ale chciałbym wam pokazać, jak różnorodne książki po prostu kupuję i czytam. Tutaj mam książkę Zulu, ona opowiada o... Jest to bodajże Afryka? Tak mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie. Kryminał. Morderstwo oczywiście, sprawa, bardzo ciekawa książka. Tutaj mam książkę o kokainie, której niestety nie skończyłem, ponieważ... Jest przeplatana wątkami historycznymi i te wątki historyczne trochę mnie nudzą. Mam też drugą książkę, Gangster Squad, która jest o mafii. Ja bardzo lubię mafię, bardzo lubię Ojca Chrzestnego. Przeczytałem książkę Ojca Chrzestnego. Bardzo lubię... Jakbym powiedział, że bardzo lubię narkotyki, to dziwnie by to brzmiało. Ale bardzo lubię ten temat narkotyków i ogólnie takie... Pablo Escobara oczywiście oglądałem, bo czemu nie... Tu mam jakąś trzecią książkę, którą kupiłem u siebie w mieście i tak się zaczęło kupowanie moich książek, o czym chciałem powiedzieć, a teraz mi się przypomniało. W Tesco był kiermasz taniej książki i akurat były jakieś kosze z książkami latem. Przecież poszedłem z dziewczyną i przypadkiem zauważyłem i po prostu te książki za 3 zł, za 2, za 6. Mówię, biorę, no kurczę, pieczone. Książka za 6 zeta, jeszcze ciekawa, zacznę czytać, nie? I przeczytałem. No, te akurat trzy są może niepełne przeczytane, bo jak mówię, ta o kokainie jest nieskończona i nie skończę jej przez te wątki historyczne, które mi się nie podobają. Ale ogólnie polecam. Jeśli nie wiesz co robić, nie masz co robić, mówię o tym kolejny raz, i jesteś w galerii, wejdź do matrasa, bo tam są zazwyczaj wyprzedaże, jak kupuję książki to tam i na pewno będzie stosik z książkami po 10 zł. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy kupić sobie książkę, to sobie kup, wejdź, zobacz, mówię, obejrzyj. No nie wiem, jak kupujesz książki, ja mówię, jak kupuję, czytam z tyłu opis książki. Jak mnie zainteresuje, to biorę. Biorę, one potem sobie chwilkę poleżą, albo od razu są przeczytane różnie, ale są i w wolnej chwili mogę sobie poczytać. A Sherlocka to w ogóle polecam, no jestem zajarany tym tematem maksymalnie. Jest zajebisty po prostu, Sherlock. A w serialu jest namiastka tylko tego. Serial jest zupełnie inny, wiadomo. Jak filmy na podstawie książek i w ogóle wszystko, ale to jest kozackie. I polecam. Dobra, rozgadałem się trochę i popłynąłem sobie na wszystkie tematy, na które chciałem powiedzieć. Mam to gdzieś. Szczerze mam to gdzieś, że te vlogi, te filmy moje nie są takie poukładane, nie są najwyższej jakości, nie są... Nie są kurde jakimś na... YouTube można powiedzieć, że teraz jest standard na YouTubie, tak mi się wydaje, co do filmów, nie? Że musi być jakość dobra, musi być poukładane. YouTuberzy wydurniają się przed kamerami często, przynajmniej ci gamerzy, mam takie wrażenie, że wiedzą co robią po prostu, nie? I wydurniają się, żeby ich ktoś oglądał. Tu tego nie będzie, tu tego nie będzie. Czasem będą jakieś głupoty oczywiście ode mnie, z mojej strony. Ale poza tym... Nie. Tu będę sobie właśnie łamił wszystkie zasady co do filmów i po prostu czuję się, jakbyśmy siedzieli przy piwie i opowiadał wam o czymś. I wy pewnie też to czujecie. Mam nadzieję, że to czujecie, bo tak właśnie jest. Wiecie, nie mam scenariusza, że mówię o tym. Mógłbym sobie robić ściągawki, o czym powiedzieć, żeby potem nie zapomnieć, albo żeby mi się nie przypominało w połowie filmów, ale kurde, po co? Ja to robię z zajawki, te filmiki. I tak jak je robię, tak najwięcej frajdy mi sprawiają, że siadam sobie, włączam kamerę, zaczynam o czymś mówić, tu nagle temat sam się nawinie i o to mi chodzi tylko. Dobra, myślę, że już jest dosyć materiału. Jeszcze ogólnie dzisiaj to przez to, że w weekend nic nie nagrywałem, wymyśliłem kilka tematów, o których chciałbym wam opowiedzieć i... Najchętniej zrobiłbym to wszystko dzisiaj, bo mam taki już... Jak zacznę nagrywać... Tak jak teraz, to rozgadam się, jak to, tak jak widać, tak jak teraz, i mógłbym mówić więcej. I nagrywać jeszcze więcej filmów, i teraz, i o innych tematach. Na inne tematy, ale czasem temat tu brakuje. Dobra, podsumowując. Czytajcie książki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.